Jeszcze raz od początku. Przepisowy ruch drogowy pieszy. Własne zdrowie zawsze w głowie mam. Każdy przepis taki mały cieszy i ratuje czasem życie. Od obuwia aż do głowy cały jestem odnaskowy. Potem w samochodzie, co jest bardzo teraz chodzie, sam zapinam niczym szeregi, pasy na wypadę wszelki raz, dwa, trzy, cztery i przepisowy. Dzisiaj wspólnie policja z Urzędem Gminy w Pucku zorganizowała i z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Pucka zorganizowała dzień pod nazwą Bezpieczna Droga do Szkoły. Dzieci z klas drugich i trzecich gminy Puck mają wspaniały dzień zabaw, konkursów polegających na bezpiecznym zachowaniu się w drodze do szkoły, do domu. I na rzecz tego przedsięwzięcia zostały rozdane kamizelki z logiem programu prewencyjnego Puckiej Policji o nazwie Widoczny Pieszy Kierowcę Cieszy. Panie Wójcie, dzisiaj bardzo, bardzo dobrze przygotowany program. Dzieci uczą się również poprzez zabawę. Tak, to jest dla uczniów drugich, trzecich klas. Najlepiej nauka wchodzi poprzez zabawę. I ten program, który został dzisiaj przygotowany wspólnie z Agencją również Restrukturyzacji i Modernizacji, rozdanie dzieciom 600 kamizelek, 300 zakupiła Agencja Restrukturyzacji, 300 gmina Puck, policja udzieliła swojego logo bezpiecznego programu. Ma to na celu podstawową sprawę, bezpieczne dziecko do szkoły i ze szkoły w godzinach wieczornych. I dzisiaj też ta akcja ma uświadomić dzieciom i mają to przekazać rodzicom, że te kamizelki, które otrzymali, ewentualnie odblaski, które posiadają, żeby zawsze założyć po zmierzchu. Dotyczy to również osób dorosłych, bo niezałożenie takiego odblasku jest wykroczeniem zwykłym i podlega karze, ale też chroni nas przed różnymi zagrożeniami w czasie zmroku i po zmroku. Wszyscy widzą mnie na drodze. Raz, dwa, trzy, cztery. Przepisowy ruch drogowy i pieszy. Głośno! Thank you.
Działaniach wspiera rozwój obszarów wiejskich. Jako jednostka wrażliwa postanowiliśmy również wystąpić do społeczeństwa, takiego małego społeczeństwa, z akcją profilaktyczną, edukacyjną, mającą na celu zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego, bezpiecznym poruszaniem się po drogach, aby było jak najmniej wypadków i aby dzieci mogły bezpiecznie poruszać się do szkoły i ze szkoły. Ale co dzisiaj mogliśmy się nauczyć? O bezpieczeństwie, tak? Powiedzcie mi, jakie były dzisiaj stacje, konkurencje? O ratowaniu ludzi. O ratowaniu ludzi. Jaki był jeszcze jeden? Ten, jeżdżenie na go-kartach. Tak. Co jeszcze było dzisiaj? Bezpieczeństwo o rowerze. Powiedzcie mi, czy podobało się wam? Tego karty mi się wydaje. Tak? Mi też. A powiedzcie mi, też dzisiaj była jakaś bardzo ładna piosenka, prawda? Tak. A znacie jakiś kawałek, może refren czy coś w tym stylu? A moglibyśmy spróbować zaśpiewać? Tak. No to zaczynamy. 3, 4. Pięknie, to był refren piosenki, prawda? A powiedzcie, czy będziecie nosić kamizelki? Tak!